Hall, witajcie. To znowu Ryfek. Witam w kolejnym super Autopest. Nagram tego samego dnia, widać po koszulce, jak wczorajszy odcinek, ale jestem po wypuszczeniu wczorajszego odcinka waszego. Więc widziałem komentarze, zagramy sobie znowu na tej becie. Ktoś dał ciekawy info, żebym sobie zagrał pod achievementy, ale nawet nie wiem, co to jest achievement, no Musimy dostać naklejkę za każdy level 3 zwierzę i dostać drugą naklejkę za wygrywanie również areny, czyli w to tak naprawdę dostawanie zwierzaka na trzeci level, nic więcej. Ale to rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby e, zwiększyć różnorodność zwierząt. Ja na razie tego grać nie będę, bo tu gram jako gość na tej becie w przeglądarce. Jak to wejdzie ta najnowsza beta już do gry na Steamie, to wtedy sobie możemy spróbować na te achievementy grać, zobaczę jakie zwierzaki rzeczywiście mam jakich nie mam i zagramy coś nowego. A dzisiaj sobie. E, ja muszę się nauczyć grać tą darmową paczką, bo to mi naprawdę nieźle idzie i nawet nią często wygrywam, ale tą darmową paczką po prostu ja nie wiem, ona nie jest pay to win. Trzeba naprawić tę paczkę po prostu, co no tu się dzieje. Kaczka? 1, 2? Kaczka jest słaba. Beavera wolę szczerze. S -s -s Spróbuję, dam, dam szansę tej kaczce. Yy, niech będzie. Rybę bym zatrzymał. Zatrzymałbym też mrówkę. Konia podobno też zmieni. więc teraz 2, 1. Jeżeli dobrze kojarzę, on był chyba 1, 1. Więc rzeczywiście jakaś tam mała różnica. Może Miodku nie będę na razie yy, frizował, bo wypadałoby świniu ulepszyć, żeby miała troszkę więcej HP. No i co, chyba w takiej kolejności ich zostawię. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja tutaj. Yy... Spróbuję dostać jak najwięcej, może niekoniecznie mrówek, ale rzeczywiście może na konie zagram. Może zagram na przywołańce, bo rzeczywiście ta darmowa paczka zwierząt jest dobra na przywołańce. Więc zablokujmy sobie konia, zablokujmy sobie rybę, ona zawsze prawie jest dobra. Jak przydam kaczkę, dostanę one plus jeden HP i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, koniec, który już się boję tutaj. Mm, takie delikatne ciasta. Ktoś ostatnio mi powiedział, że ja cały czas mylę, bo ja tutaj czytam źle. Jak jest peruka albo skrzydła, bo ja tam nie widzę tego... N jest Wings, czyli skrzydła albo Wix bez N w środku i to są rzeczywiście peruki, ale ja się po prostu mylę, bo nie czytam dokładnie i tu zniżę troszkę ekran, o bo na górze mieliście czarne paski. Możecie nadal mieć, ale tak mi trudno dopasować to w przeglądarce, że jest masakra. Więc przepraszam, jak będą jakieś czarne paski tutaj wokół, bo mówię, w tej przeglądarce nie umiem tego dopasować, nie ma automatycznie dopasowania, żeby się snapowało do rogów mapy, niestety. Dobra, sprzedajemy tą kaczkę, ona jest kiepska i kupuję wszystkie zwierzaki stąd, bo wszystkie są naprawdę spoko. Kupuję i konia, i kriketa, który się ulepszy, i rybę, która mam nadzieję, że ulepszy nam inne zwierzaki. Ja bym zablokował ja? Nie, niekoniecznie. Losujemy dalej. Dwie świnie? Jest pokazane, że jak... Z, jakieś gwiazdki lecą pod nimi, że się złączy na kolejny level? Od biedy, szczerze? Dwie świnie nie są najgorsze i kolejna ryba? Okej. Okay. Dosyć ciekawe. Fajne złączenie tych zwierzaków tutaj, bo po prostu dzięki temu dostaniemy zwiększe... ...zwierzę z wyższego tieru wcześniej i to jest mi chyba najbardziej potrzebne w tym momencie. Dobra, lecimy, zobaczymy jak wyjdzie. Ryba tu zostaje z tyłu? No, ryba zostaje z tyłu. To mi się nawet podoba, jak to jest ułożone. Lecimy kolejna tura. Czy się nagrywa? Nagrywa, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że w ogóle, że tak ostatnio widzę, że co nowszy odcinek z autopeców to się lepiej ogląda jak poprzedni. Nie udasz Okej, okay, jest okej. Okay. I mi bardzo miło z tego powodu. Bardzo się cieszę. Fajnie, że oglądacie Autopetsy coraz częściej. Łapki w górę dajecie i w ogóle, kochani, jesteście. Dobra, jak nam idzie? Przegram to. No, niestety, przegram to, bo ty masz Pszczołę! Genialna taktyka na pszczołę, no tutaj nawet nie mam co podważać tego, aczkolwiek straciliśmy tylko jedno życie, więc jeżeli tutaj dotrwam do straty trzech żyć na raz, to się nic nie stanie tak naprawdę, nawet teraz jak mu stracił życie, to by się nic nie stało, miałbym ja się nam zdrowia, nadal bym potem trzy razy mógł wytrzymać. Dobra, ulepszamy do świnie, może owca będzie, po obrażeń tutaj zwierzakowi za to mam plus jeden, plus dwa, ja bym raczej olał, e, ja bym ulepszył tutaj rybę i zmieniał dalej, ja bym leciał rzeczywiście na te zwierzaki jakie mamy, na pewno bym konia kolejnego kupił. Bivera bym sprzedał na pewno i zostaje tak jak jest. No tutaj cricket na początku bardzo fajnie sobie radzi, świnia po nim bardzo mocna, chociaż może tak bym zrobił z tą świnią. I lecimy, kończymy turę, zobaczymy jak to wyjdzie. No mówię, muszę się nauczyć tą paczką normalnie grać, bo chyba z raz z nią wygrałem. Może z raz z nią wygrałem rzeczywiście, ale to tyle. E, dobra, tutaj będziemy mieli. A nie, dobra, ty go zatłuczesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Yy, źle. jest co za mocne zwierzaki, ale gościu ma... potężną drużynę. Masakra jest tutaj, dobra. Obym więcej zdrowia nie stracił, bo się zrobi nieprzyjemnie. E, kolejny koń, kolejne zwierzę na kolejny level. Czy nie? Ja bym jeszcze zaczekał. Nie świnie. Kurde, świnia, szkoda. E, zrobię taki myk może. Zaczekam na kolejną turę. Zaczekam na kolejną turę z ulepszeniem konia, bo dzięki temu dostanę zwierzę od razu czwartego tieru zamiast teraz zwierzę trzeciego tieru. I pająk dla mojej drużyny jest bardzo fajny. Przywołańce są super. Dobra, kończymy tę turę. Świnie na kolejnej turze raczej sprzedaję. Zamieniam na pająka. Fajnie byłoby dostać rybę i ją potem sprzedać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie gram na tego konia i, i to nie idzie, więc. <laughs> pozdrawiam serdecznie. Dobra, ty tu żyjesz. Bardzo to za mocna kaczka jest w ogóle z kangurem i i i i tu jest. Ojej. To jak to przegrywam, to boli. Czy ja mówiłem, że na becie grają tryhardy, ale nie. No to co? tu za drużynę? To to jest jakaś masakra. Jak można dostać tak mocną drużynę tak szybko? i on zwierząt musiał ulepszyć, żeby dostać i owcę trzeciolewelową, i kangura trzeciolewelowego? Dwa zwierzęta, dwa zwierzaki sobie odpowiedziałem. Ale mega to jest, mocne. Dobra, ulepszamy tego konia, co ja dostanę z czwartego tieru. Delfin jest super. Ehm, ale z delfinem bym zaczekał, bo bardzo chciałbym tę rybę. Chociaż może rzeczywiście zróbmy tak, Sprzedajmy tę świnię już, ona będzie nieprzydatna. E, kupmy delfina, bo jest bardzo fajny. E, może rybkę dostanę. Kolejny koń. E, może być. Na ciebie Garlic Armor. Dałbym cię pierwszego. I lecimy. Początek walki zadaj 5 punktów obrażeń naj, najsłabszemu przeciwnikowi. Eee, przeciwnikowi, no koniec. <grytania> Zatrzymam sobie pawia, zmienię go na rybę. Mam nadzieję w kolejnej turze. Eee, mam nadzieję, że jeszcze jedna ryba się trafi. Mimo wszystko, żeby ulepszyć te zwierzaki. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Koń na drugim levelu całkiem nieźle ulepszony. Eee, cricket, pająk. Może coś z tego będzie. Wydaje mi się, że już teraz mam szansę w to wygrać. Kogo ty uderzysz? Pawia uderzysz z tyłu. E, czyli dużo to niestety nie zmieni. Jest mega mocny pies. Skąd nie biorą takie statystyki na tym psie? 8-9 pies. Czym on był karmiony? Bo ja nie rozumiem tego. Przepotężny. Aczkolwiek e, dam radę z nim. Dam radę z nim, bo teraz klikę go zabije, a Pająk zabija rybę. I bardzo dobrze. E, dobra, easy. Tutaj się niepotrzebnie martwiłem chyba. I jeszcze wiele a dobra, wiele ryb akurat, na dzień. Najlepszym zwierzakiem, jakiego można dostać z pająka to jest e, owca. I kolejna owca jest do wzięcia. U, owca jest super. E, a skoro jest owca, to nawet nie czekam z tą rybą. Od razu sprzedajemy rybę. Będzie owca, kolejny koń. E, łabędź jest... No bez sensu, jak mam tego delfina jak na razie. Nic. Ja bym zrobił taki myk. Kupię miodek, może coś ten miodek mi da. Cricket jest spoko. Wół wow, jest to dziwo nawet niezły. Przy przywołańcach, jak na przykład owca. Ale nie mam na niego trochę miejsca. A ten delfin, jak na razie, się bardzo dobrze sprawdza. Więc ja bym na razie go zostawił. Klikata kolejnego zatrzymuje. Kończymy tę turę. Zobaczymy, co się trafi w kolejnej turze. Jak na razie, mam bardzo dużo przywołańców. Bardzo mocnego też konia z tyłu. Więc on nie powinien w miarę szybko paść. Spoko jest, jak na razie. Wydaje mi się, że to dam radę rozwalić. Okej, okay, ty wydra zabijasz. Ciosnek, czosnek na początku boli, nie? Bo ja im biję po 1 HP i będę bił po 1 HP. Yy, żółw jest super akurat. Żółw, że się trafił, jestem mega zadowolony. Ale czy ja to w ogóle jestem w stanie wygrać? Chyba jestem. Jestem w stanie to wygrać, no? Bo nawet jak nam padnie koń, to ja mam tą yy, pszczółkę, więc bardzo dobrze tą pszczółkę kupiłem niej Tutaj bym nie dał rady. Ekstra, ale było mega blisko. Jest trochę za blisko jak dla mnie, yy, kolejny tier odblokowany, no nawet nie jest zła taka łania zamiast tego delfina powiem wam, ale teraz dostaniemy piąty czy szósty level już? Piąty level, rekin, o! Co jest lepsze, rekin czy ty? Ogólnie od ciebie, dobra to robimy taki myk, rekina biorę, sprzedaję delfina. Sprzedaję cricketa Kupuję ciebie I kupuję rekina Wiem, że on byłby lepszy za koniem Ale koń ma tę y, pszczółkę Więc tego nie mogę zmienić tak jak na razie y, Czy dostanę coś dla siebie? Ja dla moich zwierząt, to byłoby miłe Kant food No okej, okay. póki mam wszystko na pierwszym levelu To ma jeszcze jakiś sens y, Kolejny kant food Eee, nic mojego, praktycznie. Jest kolejny koń, koń na trzecim levelu. Akurat tutaj może trochę podziałać, ale. Nie wiem. Nie wygląda to jakoś super. On ma kurde indyka. Gościu ma indyka, jak ja z jakimś koniem biednym gram, nie? Więc, co mi po tym tak naprawdę. Eee, na pewno bym wziął indyka zamiast rekina. Jakbym miał taką możliwość. Indyk jest zdecydowanie lepszy i fajnie współdziała właśnie z koniem. Owce dostałem. To, że dostałem tutaj owce, może bardzo dużo zmienić w tej rozgrywce, powiem wam. Bo jakbym nie dostał owcy, to mógłbym mieć tutaj przerąbane. Ale nie, no dobra, ten rekin tutaj naprawdę fajnie ciśnie. Z mega mocnym zwierzakiem. No i dobra, kolejne owce po 4 punkty obrażeń jest naprawdę spoko. Jak mnie widać w ogóle. O jezu, po całym dniu to. Jestem już taki wymęczony trochę. Patrzcie, w ogóle jaki pistolet do masażu sobie kupiłem. Zarąbisty. Coś takiego. I se biorę, patrzcie na to, włączę, cyk, i się mogę bić tym. A, dzień dobry, a głupi jestem, sorki. Gramy dalej, Victory Dobrze, Kantfut, yy, raz, can't food 2. Krowa bez sensu, bizon jest super ogólnie, powiem wam. Bizon jest super, tylko czy jest lepszy od rekina? No w late game na pewno tak, w tym momencie nie za bardzo. Ja bym raczej grał na te przywołańce, nie będę grał bizona. Ehm, miodki o dziwo są bardzo dobre na tych zwierzakach, o tym kompletnie nie pomyślałem, że miodek na takim pająku, więc miodki sobie zamrozimy. A przynajmniej jeden, na pająka na pewno miodek pójdzie. Kończymy tę turę i zobaczymy jak będzie. Pająka raczej już nie będę sprzedawał. Jeżeli cokolwiek miałbym sprzedawać, to rzeczywiście indyka zamiast rekina. I w przyszłości może zamiast yy, tej łani, bym ogarnął sobie muchę. I tu bym w ogóle siebie tak wziął, żebyście wy widzieli tych moich... O właśnie, level moich zwierząt z tyłu, bo nie widzieliście już jakiś czas. Nie mam pojęcia dlaczego tak to ustawiłem źle. Yy, nie patrzyłem kompletnie co się dzieje, nie mam zielonego pojęcia co tu się dzieje. Yy, Okej, okay, ty padasz. Skunks. Może być trochę trudno, ale chyba to mam. Albo remis będzie. Chyba remis będzie. Nie, nie będzie remisu. Będzie remis. Będzie remis, bo pszczółki na siebie pójdą. Okej. Okay. Yy, mi to nie przeszkadza. Ważne, że jeszcze mamy na tyle zdrowia, że mogę raz przegrać, bo za drugim razem oczywiście już padam. Yy, ale do przydzia. Kolejny koń, co jest z tymi końmi w ogóle tutaj? Koń by się uśmiał. Yy, dobra, kolejny pająk, na niego leci miodek, żebym miał jeszcze więcej przywołańców. Yy, zmieniamy te zwierzaki. I nie ma tutaj kompletnie nic, co by mnie interesowało. Nadal nic. Papryczka chili nie jest najgorsza na. Ej, na tobie papryczka chili to jest nawet śmieszna. Kolejne count food. Już chyba trochę za dużo tego. Szukam teraz czekoladę mogę dostać. I wolałbym czekoladę zdecydowanie. Kolejny rekin. Gdzie jest ten indyk? Gdzie jest ten indyk? Nie, bior, nie biorę rekina. Ja biorę indyka. Nie opłaca mi się walić yy, w rekina. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie będę mylił. Yy, koniec tury. Jak nie dostanę indyka jakoś niedługo, to mi będzie bardzo przykro, bo on jest tutaj kluczowy w tym momencie w tej drużynie. Jest naprawdę kluczowy. Bez tego indyka co każdą turę teraz tak już będę szedł do dołu i do dołu i do dołu i do dołu, i do dołu że nie dam sobie po prostu rady. Dzięki Bogu, to mam jeszcze tę pszczółkę, ale no nie wiem, czy ta pszczółka tak mi tak naprawdę pomaga. No nie no, pomaga mi. Kolejna pszczółka, która coś tam będzie biła. Yy, to, że tu się trafił yy, beaver, to jest yy, jakiś chyba żart nieśmieszny, nie? Bo ja tracę obce przez to. Wyszłoby na to samo, praktycznie, więc no dobra. N nie zmieniło to nic. Nie zmieniło to nic. 11, 11. Ważne, żeby przeżył rekin to zwierzę. I je przeżyję. Wygram to. Okej. Okay. No ja ten topę. I dobrze, że kupiłem tą yy, pszołę. Jakby ja ta pszoła, to bym tego w życiu nie dał rady rozwalić. Dobra, mamy cztery winy. Yy... Powoli, powoli. Yy, kolejny pająk. Okej, okay. zwierzę szóstotierowe. Mucha może? Niestety nie mucha. Yy, zaryzykuję i kupię na tobie chili. Ulepszenie. Na razie nie kupuję. Ja potrzebuję tutaj zmianek. Kurde, no a gdzie ja mam indyka? Nie kupuję pająka na kolejny level. Ja potrzebuję indyka, to jest kluczowe zwierzę w tym momencie. Rooster też jest dobry. Skubany też jest dobry. No i gdzie ten rooster? No, znaczy, kurde, indyk. Ech. Jak nie wiem, to jest chyba najrzadsze zwierzę w grze. Naprawdę, on mi się tak rzadko trafia. Raz mi się trafiły trzy naraz, a oprócz tego jednego podejścia, gdzie rzeczywiście miałem tego indyka, to praktycznie nigdy go nie widziałem. Ostatnio też yy, muchy tak rzadko widzę. Czy, o, dobra, to jest. Nawet nie, nie patrzę, nie ta. Co ta ryba robi tutaj ze mną, to jest porażka. Ta ryba mi zbije wszystko aż do rekina. I nie wiem nawet, trzy rekina też nie zbije. A wszystko dlatego, że nie mam indyka. Miałem ja miał Indyka, to bym chociaż jakieś obrażenia zadał. Teraz oni wszyscy po dwa punkty obrażeń biją. Indyk na pierwszym levelu by sprawił, że wszyscy by mieli po 5 punktów obrażeń, to jest 2,5 raza więcej. No naprawdę procentowo to się nie może nie wydaje, tam o plus 3 obrażeń więcej, ale no kurde, tak jakby licząc łącznie siłę mojej drużyny, to zada 10 punktów obrażeń, a 25 tam łącznie już między zwierzętami, no to jest gigantyczna różnica. Fatalnie, fatalnie poszło. Silne pierwsze zwierzę jakiś hipcia. To już w ogóle mnie tutaj zabija. Um, sprzedaję rekina. I co sprzedaję? Kurde, ta owca. Na pierwszym levelu. Zrobię tak. Okej. Okay. Kurde, nie stać mnie na to. Wydaje mi się, że oprócz... Zamiast ślimaka będzie lepsze ulepszenie na rustera właśnie. Kolejny dzik. Ale nadal nie ma nic tutaj, no. Ale bida. Nie, ja nie mam szans z tą drużyną. Nie dostałem po prostu zwierząt... Na jaki liczyłem w tym... Yy, bildzie. Więc to jest niemożliwe do wygrania w tym momencie jeszcze. Hipcio na garlic armorze. To jest y, największy przeciwnik tej drużyny. Serio. Hipczo z Garlic Armorem jest niszczycielem światów po prostu. Można by tak powiedzieć. I ty przeżyjesz na 1 HP. Ten rooster tu akurat. o dziwo zbije. Ale ciebie już nie zbije. Jakby jeszcze tego Dodo zbił 1 HP, to bym to zremisował. A tak to klops. Znaczy nie, nie zremisowałbym. On ma. Melon Armor, dobra, nic się nie zmieniło. Yy, no, nie trawiło się nic, naprawdę. Powiem wam, że fatalnie tutaj ze szczęściem po te zwierzaki i trochę mi trudno było to wygrać grając na daną rzecz. Dlatego też nie gram na takie dane rzeczy, bo dużo mi osób pisze, żebym grał na jakiś dany setup, ale no to jest niemożliwe. Sami widzicie, że jak się gra na jedną rzecz, to zbyt bardzo to już zależy od RNG i, i jest trochę trudno. Dobra, nie będę kupował ciebie. Źle to zrobiłem w ogóle. Czemu konia ulepszyłem wydrą zamiast rybę? A, no, konia, żeby koń koni ulepszył mi inne zwierzaki. Okej. Okay. 3-3 na przodzie. Potem 3-2, potem 2-2. Mam nadzieję, że to dam radę wygrać. Kończymy tę turę z Miotkiem. Overpowered. No chciałbym być. OP. Yy, ciocie. OP, ciocie. No, OP, ciocia jest ok. OP. Jak daję 5 zł na żelki, jak jesteś mały, a potem na. Inne rzeczy, jak na przykład trunki wysokoprocentowe. A bo ktoś połączył w ogóle świnie? Czemu ta świnia miała 3-2? Czemu ta świnia nie ma ucha? Nieważne. Ymm, zmieniamy. Co tu dostanę ciekawego? Kolejna wydra. O dziwo ją kupię, niech ona mi ulepsza te zwierzaki. No ale nie konia, no kurde. Ze wszystkich zwierząt najgorsze zwierzę ulepsza. Serio. No dobra, znowu lecimy na przywołańce w takim wypadku, bo nie widzę innej opcji. Yy, ryba 3-3 z przodu niech będzie. Potem wydra, 2-3, potem 2-3 ryba, 4-3, koń yy, na końcu z przołą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O peciocie, mam nadzieję, że tu będą cisnąć. No, brakuje mi rzeczywiście tutaj jednego zwierzaka, yy, to chyba nic nie zmieniło. Tak, to uderzenie nic nie zmieniło u komara, aczkolwiek bardzo mocno ma tą drużynę ten ziomek. No niestety, no jedno zwierzę za mało miałem. Szkoda, szkoda. Te wydry do złączenia może rzeczywiście nie były dobrym pomysłem, powinienem je chyba odstawić po prostu obok siebie. Yy, cricket, ja z ulepszałbym te zwierzaki, jakie mam. Wiem, że to jest trochę drogie, nie? Bo to jest 4 aż kosztuje, ale plus 2-1. I tu zaczekam kolejną turę. I tu szukam niem nie ryby. Wydra kolejna, ok. Jakby paga się ulepszyła, byłoby super. No i koniec. 4-4 z przodu, super. Ty ulepszasz mi konika i będziemy miał 4hp, to też jest taka ważna liczba. Okej, okay, koniec tury, zobaczymy jak to wyjdzie. No nie, no nie będę grał raczej na przywołańce, jak na razie nic się nie trafia. Mam wydrę, która fajnie może mi tu coś ulepszyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kurde, chyba na te wydry będę grał. Okej. Okay. To mogło coś zmienić. To uderzenie mogło coś zmienić. Bardzo mocny tutaj. Ta, to uderzenie na tył. Przegrało mi walkę w tym momencie. Bo kurde, jakby ten koń miał 4 HP, bym to wygrał. Jakby ten koń miał 4 HP, ale nie fart z tym komarem. No ale dobra, to na razie straciłem tylko 1 HP, więc nic strasznego. Yy. Co robimy dalej? Ulepszam jakieś zwierzę. Najlepiej, jakby to był Paw. Bardzo się bałem, że to będzie wydra. Eee. Yy w ogóle tak nie chciałem zrobić to było idiotyczne i zrobiłem to przez przypadek yy, Kangur zapawiem ciekawe połączenie yy, Wydra z tyłu mocna yy, chociaż na tą drużynę raczej bym powiedział, że tak kończymy tę turę, nie mam pojęcia co robię ze sobą i z tą drużyną Usuńcie to podejście, bo jest masakra po prostu, aczkolwiek to no ta wydra całkiem niezła powiem wam no kurde, że ja mnie trafiłem i obok położyłem, no to było głupie strasznie. Kangur jest tak mocny na early. W late game'ie rzeczywiście już nie jest aż taki mocny, ale to plus 2, plus 2, które zazwyczaj dostaje za dwa razy minimum. Taką robotę robi na początku gry. Masakra. Dobra, paw mi tu zabija mrówę. I ryba zabija konia. I mój koniec jest w ogóle nietknięty, więc super. Ekstra sprawa. E, dobra, wiktorii. mamy dwa winy, trzeci tier odblokowany, kangur na kolejnym tierze, a to jest akurat bardzo przyjemne. No ale papuga, kopiuj abilitkę zwierzaka przed tobą na koniec tury. Nie wiem trochę jak to działa. Na koniec tury, czyli co? Nawet jak kangur nie zaatakuje, to to skopiuje i dostanie plus 4 plus 4? Nie wiem, możecie mi to wytłumaczyć, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. E, Rybą ulepszamy wszystkie zwierzaki, jakie mamy. Jest naprawdę bardzo fajnie. Bizon. No nie mam levelu trzeciego żadnego zwierzaka i wątpię, żebym miał dosyć szybko, dlatego tego bizona na razie tutaj nie zatrzymuję. To jest trochę bez sensu. Czosnek byłby bardzo fajny na na przykład pawia ulepszonego, ale na razie cały czas z przodu zostaje wydra, bo po prostu będzie zdecydowanie lepsza z kangurem. Czosnek sobie na pewno zablokuje i lecimy kolejną turę. Dosyć ciekawie to wygląda. Na pewno do zmiany jest koń w tej drużynie, bo nie ma żadnej synergii z nikim. Yy, I niestety tutaj bardzo ulepszy się ten PAW. Czy mój kangur wygra z tym PAWiem? Tak, zdecydowanie. PAW będzie miał jeszcze zdecydowanie za mało obrażeń, żeby cokolwiek zrobić. Tu niestety się zabijecie nawzajem, ale... Tutaj, paw wygrywa z wydrą, a ryba wygrywa z łabędziem. I bardzo dobrze. Ale się teraz pilnuje, żeby nie powiedzieć, paw, żeby mówić tylko łabędź. Ja przepraszam, jak mówię na łabędzia, paw, ale to jest silniejsze ode mnie po prostu. Kolejna ryba, może będzie jednak ten level trzeci. Eee, zmieniamy dalej. Kolejna ryba. I kolejna wydra? Ulepsz mi kangura, please. No, chyba lecimy dalej na tego pawia. Rybę zatrzymujemy oczywiście. Dziwna jest ta drużyna. Koniec tury. Kurde, żebym na wydre grał. <laughs> ta wydra naprawdę fajnie mi tutaj polepsza. Ale że kurde, ja trafiłem w te wydre i wydra ulepszyła wydrę. To jest najgłupsza rzecz, jaka może się trafić. Na pierwszym miejscu pingwin. Trochę głupi wybór, bo ja przez to dostaję teraz zdecydowanie więcej. Możliwości zwiększenia statystyk na kangurze, i kangur w tym momencie jest na tyle mocny, że wytrzyma jeden strzał od tego komara. A ten komar był widać, że zrobiony tylko po to, żeby raz strzelić i sobie pójść. Dobra, Pawł tutaj też daje radę, bardzo fajnie. No i co? Kończymy turę z kolejnym winem. Jestem na razie jak na, naprawdę zadowolony. Kolejna ryba, zmieniamy dalej. Kolejna ryba. No i tutaj hipcio byłby fajny. Hipcio i zanim kangur, to jest super połączenie, powiem wam. Więc hipcia tutaj dajemy, zanim kangur. Na hipcia pójdzie czosnek, ale najpierw chciałbym ulepszyć jeszcze wszystkie zwierzaki. Rhino nie za bardzo. Czosnek na pewno idzie na hipcia. Hipcio z czosnkiem jest przekoksem. Fajna byłaby też żyrafa chociaż na drugim poziomie. I ja ją mimo wszystko wezmę i zamienię raczej za zapawia. Bo tu bym się skupił na tych zwierzakach dwóch z przodu. I albo kupię żyrafę, albo nie wiem. Może mi się trafi rzeczywiście ten Bizon. I on by teraz rzeczywiście działał, bo mamy rybę z trzeciolewelową. Dobra, kończymy tę turę. I kolejna tura wygląda naprawdę owocnie można by powiedzieć jestem zadowolony jak na razie z tej drużyny tylko trochę ten hip się za słaby na początku jest so9 to nie są jakieś specjalnie super statystyki yy, na taki etap rozgrywki yy, on musi mieć bardzo dużo obrażeń on najlepiej sobie działa jakbyśmy w ogóle mieli dodo jeszcze ale no wtedy on nie robi jakoś dużo sam z siebie Eee. Yy. W sensie nie, nie ma synergii z kangurem. Boże, co ja chciałem w ogóle powiedzieć. E, nie ma wtedy synergii z kangurem niestety. E, tu się zabijacie nawzajem, ale no moja ryba wygrywa. Już się troszkę, szczerze mówiąc, e, bałem. Ale mamy piątego wina. Hmm. Czy na pewno ta żyrafa jest dobrym pomysłem? Małpa byłaby lepsza. Ale weź traf małpę. Małpa byłaby lepsza. Nie będę kupował żyrafy. I małpę moglibyśmy nawet za rybę kupić. Na pewno robię tak. Na pewno zrobię tak. Kolejna gruszka leci na niego 10-13 hipcio. No to już jest. To już jest coś. Gruszki chyba za każdym razem, jak mam, powinienem kupować na tego hipcia. Mimo wszystko. Hipcio na hipcia. Yy, mój hipcio dziwo wygra to w pierwszym starciu. Dużo dostał ten kangur tutaj. I niestety. O, no, teraz padnie na strzała Wy się zabijecie nawzajem Przegram to chyba Wygram Wygram to, bo jeden HP zostanie na rybie Boże, ale jest close one tutaj, ale cały czas wygrywamy, jest super Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty win Szósty win, to jest dobrze Kolejny kangur, okej okay. To jest ciekawe połączenie też z kangurem, nie? Ale kurde, tak cały czas ulepszać tymi gruszkami. Ja coś potrzebuję, żeby tego hipcia ulepszyć. Innego, mimo wszystko, no, nadal wydaje mi się, że ta gruszka. Za późno na kupienie Kant food. Pingwin. Pingwin mógłby mi ulepszać zwierzaki. Szkoda, tylko że nie mam niestety hipcia ulepszonego na kolejny poziom. Ale pingwin rzeczywiście byłby. Aaaa, oh, kurde, co tu grać w ogóle? Nie mam pomysłu, powiem wam. Nie będę blokował pingwina. Pawia też nie. Kończymy turę. Dużo się ta drużyna nie zmieniła, co? Oj, liczę, liczę teraz na jakiś yy, przywołańców. No i się przeliczyłem, byłyby bardzo dobre z hipciem tutaj, aczkolwiek hipcio No niestety, tutaj nie przeżyję już kolejnego ataku A przynajmniej zabije tego bizona No nie no, kangur jest tak mocny na irli, a to no nadal jest takie trochę irli Tu zabija go na strzała, no i wygrywamy to na easy Ja to wszystko robię statystykami po prostu Ale bardzo ten hipcio na drugim levelu by się przydał, no Dobra, szóstolevelowe zwierzę. Tygrys. No, chyba najgorszy zwierzak, jaki mógł się trafić. Bardzo kiepski. Małpa. Ok, to jest do kupienia od razu. Pozamiast ryby. Plus 3, plus 3. Jeszcze ją zbufowali? Ona daje teraz plus 3, plus 3 hipciowi? Tu dużo. Okej okay. Skorpion byłby dobry za Wydrę Na sam przód, przed Hipcia jeszcze No Sprzedajmy te Wydrę, ale nie, 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 nie mogę tak zrobić, bo Skorpion byłby ulepszany przez Małpę A musi być ulepszany przez Małpę Hipcio Więc Skorpion trochę nie ma racji bytu w tej drużynie Czosnek na pewno by się przydał też na Kangura ten paw bardzo jest słaby, ale jest do zamiany po prostu na jakieś wysokolevelowe zwierzę. Yy, I zamrożę sobie obie wydry, bo dzięki temu dostanę w kolejnej turze zwierzę szóstego tier tieru. Odmrażam gruszkę, tu potrzebuję jakiejś czekolady w tym momencie. Yy, Rerolujemy jeszcze raz, kolejna małpa jest świetna. Yy, I kończymy tę turę. Nie wiem czy bym nie strzedał od pawia, żeby mieć dwie małpy pierwsze levelowe, żeby one mi ulepszały tego hipcia, tylko dalej. W serio, to chyba będzie bardziej opłacalne. Wydaje się w miarę prosty ten przeciwnik. U. O. Wydaje się. To to było słowo klucz chyba. O dziwo Hipcia cały czas żyje. Yy, mocne połączenie na tego yy, węża. On ostro mi obije drużynę. Yy, mimo wszystko... No ten Kangur chyba tu wszystko zrobi. No jak ten Kangur? już mam tier 6 odblokowany w ogóle. Aha, ale mimo co? No, ulepszamy te zwierzaki. Mamut nie za bardzo. Sprzedaję. Pawia, nie sprzedać w ogóle wcześniej. On chyba został ulepszony przez wydrę, co było głupotą. Melon Armor zostawiam na Kangura. Boże, czemu ja dostaję non-stop kangury, jak ja już w ogóle mam kangury, no, bez sensu. Dobra, Hipcio dostaje plus 6, plus 6 i to jest fajna rzecz. Ale ja, ja potrzebuję czegoś tutaj już na lejta lepszego, ja gram na dwóch zwierzakach tylko. To jest mało. I ten Hipcio nie jest... no spójrzcie co tu gości odwalił, nie? Drugolewelowa małpa. Małpa trochę jest teraz chyba za mocna. Parę razy już widzę jakąś drużynę z małpą. Jak ktoś dostanie w miarę wcześniej małpę, to jest nie do powstrzymania w ogóle przez resztę gry. My dostaliśmy bardzo późno te małpy rzeczywiście. Wydaje mi się, że jakbym dostał kipcia z małpą yy, dwie tury wcześniej, yy, to już bym miał dwa liny więcej. Dobra, jestem na minimum zdrowia. Smok jest dosyć ciekawy. I na smoka raczej chyba zagram. Małpy złączę, kupuję smoka w takim wypadku. Sprzedaję wydrę. I szukamy zwierząt pierwszotierowych. Sprzedajemy. Ulepszamy wszystko. Sprzedajemy. I tak w koło Macieju. Wydra. O, od razu mi coś ulepszy. Bardzo miło. Chociaż powinienem ten melon armor chyba kupić. Oj, mnie nie stać już na nic. No, chyba kupno tego melon armora byłoby lepsze. I to mi bardziej ulepszy hipcia, więc akurat mi tylko na hipciu tutaj zależy. Troszkę straciła parę ta drużyna. Trochę straciła parę. Za, za długo się ulepszał hipcio. No, nie ma szans już. Melon Armor tutaj robi wszystko. I jakbym miał melon armor, też bym tutaj nic nie zrobił. Bo ten lampard by mnie po prostu sam zbił. No, niestety, niestety. No nie umiem grać tą... Tam... Nie umiem grać, 7 winów, to nie jest tak źle, yy, ale rzeczywiście, no jeszcze, jeszcze mam dużo przede mną, jeżeli chodzi o tą talię podstawową, mimo wszystko, yy, no 7 winów, poprzednia poprzednich chyba z 5, więc nie najgorzej, jakoś to poszło, yy, no i dobra, kochani widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, możecie zostać w górę, subskrybować, no i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć, pa pa!